serdecznie, Wisła Puławy, GKS Bełchatów 2-1. Patryk Rachwał, trener gości, kilka słów podsumowując spotkanie. Dobry wieczór Państwu. W pierwszej kolejności chciałbym pogratulować zespołowi Wisły Puławy i trenerowi Mariuszowi. Za dużo się ode mnie nie dowiecie, bo będę miał taką zasadę, że nie chcę opiniować meczu na gorąco. Chciałem tylko podziękować swoim zawodnikom za włożony wkład w ten mecz. Walczyliśmy do samego końca, mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy i wracamy z niczym. Dziękuję. Czy mając trenera przygłosić jakieś pytanie? Robert Zmiński, Radio Łódź. Trenerze, Jevhen Radionov, kiedy będzie do gry? Bo dzisiaj brakowało wam takiego napastnika. Będzie zdrowy, to będzie do gry. Czekamy na niego, ale musi być w 100% zdrowy, żeby mógł grać. Chciałem zapytać trenera o te debiuty, głównie tych naszych młodych chłopaków, którzy no jeszcze tak niedawno biegali po wojskach klasy okręgowej dzisiaj, ale sprostali, no też w mojej opinii osób, z którymi już zdążyłem porozmawiać, naprawdę dali też fajne zmiany. Dajmy czas tym chłopakom. Dzisiaj na ławce rezerwowych bodajże mieliśmy chyba tylko dwóch niemłodzieżowców, reszta byli to chłopcy praktycznie z rocznika 2003. Na pewno dzieje się to bardzo szybko i dajmy im czas. Niektórzy zagrali lepiej, niektórzy zagrali gorzej, ale na dużym spokoju będą wprowadzani. Dziękuję. Jeśli nie ma pytań, dziękuję trenerowi. Dobry wieczór. Na początku oczywiście podziękowania tutaj dla Patryka, ale myślę, że widać, że już coś, ten pomysł tutaj GKS-u Bełchatów, to co z naszej analizy, widać, tak potwierdza się, że gdzieś tam zespół powstaje i życzę mu oczywiście jak najlepiej. Jeśli chodzi o naszą grę, o nasz pomysł, bardzo się cieszę może nie to, że z pierwszej połowy, ale z dużo fragmentów w pierwszej połowie, co chcieliśmy po prostu zrobić, nad czym pracowaliśmy i tu jest jakiś taki plus, to jest na razie dziś może nie to, że debiut, ale byli zawodnicy dzisiaj nawet seniorzy, którzy debiutowali na tym poziomie i zdawałem sobie tego sprawę, że to będzie trudne spotkanie i takie było, może źle to może zabrzmi, że to dziś wyrównane, ale myślę, że wynik jest, tak? Wynik jest tylko to, że Wisła Puławy wygrała, ja się cieszę i gratuluję swoim chłopakom, bo chcieliśmy tak wystartować po ostatnich gdzieś tam sparingu, który nam nie wyszedł. Z różnych względów śmieliśmy się, że chcieliśmy zmienić tutaj drużynę Bełchatowa. Na to wyszło, że tak. Także cieszymy się, że te punkty zostają w Puławach, ale widać, że ta liga będzie gdzieś tam wyrównana, trudna. Dlatego koncentracja i odpowiedzialność, to co dzisiaj było w pewnych fragmentach, na dobrym poziomie, dlatego jestem zadowolony z gry swojego zespołu. Dziękuję. Dziękuję. Mając na przy głosie, czy jakieś pytania? To ja może zapytam pierwsze oceny dla debiutujących w tym zespole od tego sezonu. Znaczy no, ja nie jestem tu, nie chciałbym wymieniać, bo razem przegrywamy i wygrywamy, tak? Natomiast mówię, zrobiliśmy gdzieś tam w ostatniej chwili też zmiany w bramce, tak, jeśli chodzi o Piotrka, tutaj wymieniliśmy na Kacpra Kołotyło, no, ale chyba Carlos też pokazał, że jest wartościowym zawodnikiem, natomiast no, sam mecz nie będzie nam wygrywał, musimy mocno pracować, nie tylko jeśli chodzi o grę w ataku, co nam jeszcze na wiosnę wychodziło bardzo dobrze, pamiętajmy, że byliśmy na poziom niżej. Teraz te zespoły są lepiej zorganizowane, jest kilku kilka zespołów, które prezentują nie tylko drugoligowy poziom, tylko pierwszoligowy, dlatego nie chciałbym oceniać, jestem zadowolony, mówię, nawet z tych zmian, tak, bo i wiemy, i Łukasz Kasprzycki, gdzieś Emil Drozdowicz, Krystian Puton, którzy nie wyszli w pierwszym składzie, a mocno pracowali przez okres ten przygotowań, no ale mamy tyle meczy, że będziemy to rotować i nie chciałbym, mówię, skoncentrować się na pojedynczych, tylko na zespole zawsze. Czy jeszcze jakieś pytanie? Jeśli nie ma, dziękuję Państwu. Dziękuję.